zaczęła się po prostu pustka. Że te sklepy, supermarkety to sobie dają radę, bo to są wielkie, czy te stare jeszcze może takie komunistyczne, pokomunistyczne, a te prywatne, te Nie, sklepiczki to... tam to już leżą, te małe sklepy. To już koniec będzie z tym małym handlem, No. naprawdę. No i tak samo z tymi galeriami, jeżeli za te metry kwadratowe trzeba płacić. Tam też na Wilczej, ile tam, 29 zdaje się, też taka galeria, była ona na krakowskim Przedmieściu 41, jak ona, media, Art New Media, coś takiego, i ona się tam przeniosła, to nawet nie słychać, żeby na tej Wilczej tam były jakieś wernisaże, czy ta galeria w ogóle jeszcze jest. Też taka czarna, taka dziewczyna, kobieta, taka bardzo miła, przesympatyczna. No i dzisiaj była do niej podobna, ale dużo młodsza i właśnie otwierała w tej, na Wspólnej 65 w tej galerii wernisaż. Bardzo miłe te dziewczyny, piękne w ogóle. No i ten malarz taki młodziutki, ładny chłopczyk. Także udany ten wernisaż taki był. Masa ludzi, masa ludzi. Ta Rita przyszła, ta półprawosławna, pseudoprawosławna, myślała, że jakieś szynki będą, jakieś mięso, ale już one się tak Ta nudzą. Rita to chłopem jest? Tak, ona prawie chłopem jest, bo ona jest taka kwadratowa, Rita. I jeszcze do Irka się przyczepiła, o, że dawno nie widziała, a ten Irek, co, my się w ogóle znamy, my się znamy. Żeby ona się odpieprzyła, wiesz. Ale czy to jest, ta Rita to jest ta, co z chłopa się zamieniła na babę? Nie, 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 nie. Ale ona bardzo do chłopa jest podobna. Bo ona jest kwadratowa i ona w ogóle jest niemiła, bo wiesz, a ktoś jej tam czegoś nie da. A niby zresztą, dlaczego miałby dać? No. No to wiesz, ona jest niemiła, ta Rita. No. Raz w tej cerkwi, jak ja śpiewam z tymi chłopaczkami, Preswietaje Bogorodzice, bo to przecież w niedzielę o 17, to ona świeczki stawiała. I ja mówię, no Rita, ty jesteś prawosławna, bo to przecież żadna katoliczka w cerkwi świeczek tu nie będzie stawiała. No i ona potem się tak tłumaczyła, że ona nie jest prawosławna. Ja mówię, dobra, dobra, już ty tu się nie tłumacz. Nikt tutaj tobie przecież nic ci złego nie zrobi. Nie musisz się bać, że jesteś prawosławna. No ale wiesz, jak ona gdzieś pójdzie w tango, po tych galeriach, do tych toreb wkładać, no to przecież ona nie może powiedzieć, że jest prawosławna. Jeszcze zależy co i gdzie. No ale Rysia już powiedziała jako prorok na rondzie Waszyngtona o tej Anicie. Słuchaj, ale ta Anita to do toreb wkłada. Ja się kupa śmiechu. Ja wiem, Rysia, to już cała Warszawa o tym wie. Także nie lubią się. Ja ci powiem, coś mi się to wszystko razem nie podoba. Zobacz, nie stworzą żadnego drugiego Śródmieścia alternatywnego do tego obrzydliwego po tamtej stronie Wisły. Tu powinni tworzyć Śródmieście BIS albo na Pradze Północ, albo tutaj na Pradze Południe, ale oni tego nie robią. Bo nie mają pieniędzy, a poza tym głowy do tego nie mają. No ale tłumaczyli kilka razy, że Praga Północ no, wiesz, dużo galerii tam posiada. Słowa nie mają znaczenia, bo tu chodzi o czyny, a nie o słowa. No czyny, no. Bo to, że ty sobie powiesz, że będziesz miał drugie centrum na Pradze Północ, to są słowa, a tu do tego są potrzebne działania, pieniądze, remonty, kamienic, nawet plomby, dobudowywania, wiesz, no. I tak dalej. To tak się nie robi. A komu się opłaca galerię budować? Po co to? Wiesz, ten kowboj taki, ten dziadek dzisiaj był na tej Wspólnej, on powiedział, że teraz to jest ktoś, kto nie jest z branży, prowadzi galerię. I czy jemu to się będzie tam opłacało, jakieś wina kupować? Zrobi wernisaż odbębnione i koniec. I teraz jeszcze do mnie mówi, że ja tak teraz nie zaśpiewam. Teraz ja mówię, ja właściwie jak mi się nie chce, to i tak nie będę śpiewać, a jak poproszę kogoś i tego... przy uzgodnieniu, to bardzo chętnie ludzie chcą.
Tylko, że jemu chodziło o to, że wie, że nie ma tego poczęstunku, że nie ma tego wina, że nie ma tego żarcia, co kiedyś w czasie komunizmu było. No bo jak galeria państwowa, no to normalnie wernisaż i jest część taka, no, wernisażowa, czyli i picie i chlanie, wiesz, i żarcie. No to, no, ale teraz czasem jest wernisaż bez niczego. Dlatego, że to jest cięższe czasy No. nadeszły, rozumiesz, takie kryzysowe i dlatego. Tak, jak w tej księgarni rolniczej była i Wigilia, to też tam się dobrze obżarły i tak dalej, no to najlepiej jak jest coś takiego, to takie wigilijne, to takie różne spotkanie. No. Nie, mi się to nie podoba. Oni nie są twórcy, może ten katolicyzm taki ograniczył, bo wiesz, no, Berlin to ma nie tylko jedno centrum, tylko ma kilka centrów, takich jak się mieści. Znaczy kilka śródmieść jest w Berlinie, tego typu dzielnic jak śródmieście, a tutaj jest tylko jedna. Ona taka w stylu III Rzeszy, tak? Mówię o tym śródmieściu, a gdzie ta właśnie wspólna i tak dalej, dzielnica. Takie gołe to śródmieście się robi, gołe i wesołe. Właśnie. 5 lat Niemcy byli i taki porządek zostawili, że... Właśnie, taki bałagan. Wszystko w gruzach. No, w gruzach, w gruzach. Ale i zdążyli nabudować tych domków z czerwonej cegły.